Złota polska jesień dobiega końca. Ostatnie nocne przymrozki przypieczętowały los kolorowych liści. Te masowo spadają z drzew i krzewów, a ogrodnicy jak co roku o tej porze zastanawiają się, co zrobić z tym fantem. Przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, czy grabienie i sprzątanie liści jest konieczne. Otóż nie jest to coś, co musimy wykonać. Jeśli swój ogród prowadzimy w zgodzie z naturą, w stylu leśnym czy zgodnie z zasadami permakultury, opadłe liście możemy zostawić na miejscu. Jeśli nie przeszkadzają nam rozwiewane przez wiatr liście, to mogą rozkładać się tam, gdzie leżą. Z czasem utworzą wspaniałą próchniczną glebę. Oczywiście są sytuacje, kiedy warto zgrabić liście. Po pierwsze, dobrze jest wygrabić trawnik, murawę z takich liści. Zalegające na trawie liście tworzą grubą warstwę, skorupę, przez którą nie przenika ani słońce, ani powietrze. W efekcie powstają brzydkie placki, gdzie trawa zamiera, gnije i pleśnieje. Kiedy tak się stanie, wiosną konieczna będzie regeneracja trawnika, dosiewki nasion i szereg zabiegów pielęgnacyjnych, które będą miały na celu przywrócenie pierwotnego stanu. By oszczędzić sobie zbędnej pracy, lepiej regularnie wygrabiać liście. Po drugie, wygrabiamy opadłe liście spod drzew i krzewów owocowych. Jest to jeden z naturalnych, ekologicznych sposobów na walkę ze szkodnikami żerującymi na takich roślinach. W znaczącym stopniu możemy również ograniczyć choroby grzybowe, których przetrwalniki opadają na ziemię, by tam przetrwać zimę do kolejnego sezonu. Często widzę porady, żeby tych liści nie ruszać, ale według mnie to błąd, który może nas kosztować zdrowie naszych roślin. Takie liście lepiej wykorzystać w inny sposób w ogrodzie, a drzewka i krzewy owocowe wyściółkować innym materiałem. Po trzecie, warto wygrabiać liście z widocznymi oznakami, że są porażone przez choroby czy grzyby. Zapobiegnie to dalszemu rozprzestrzenianiu się, a przynajmniej mocno ograniczy występowanie chorób. Z tego względu dobrze jest wygrabić dokładnie opadłe liście z krzewów róż, na których mogą znajdować się przetrwalniki chorób grzybowych, jak na przykład czarnej plamistości. Nieusunięte przezimują tuż pod krzewem, by w przyszłym sezonie szybko zaatakować róże. Takie liście najlepiej oddać jako odpadki bio. Miejskie kompostownie mają lepsze warunki, by zneutralizować choroby. Jeśli jednak nie zamierzamy w przyszłości używać ziemi kompostowej do podsypywania róż, to takie liście można wrzucić na pryzmę kompostową. Po czwarte, warto zgrabić liście dla dobrosąsiedzkich stosunków. Znam przypadki sąsiedzkiego sporu o opadające liście z drzew. Dlatego warto utrzymać porządek na swojej posesji, choćby z tego względu. Nikt chyba nie potrzebuje awantur z tak błahego powodu. Zatem, jak wykorzystać opadłe liście roślin liściastych? Najczęściej spotykany sposób na liście to dodawanie ich do pryzmy kompostowej. Teraz jest duża ilość materii organicznej, którą możemy wykorzystać do stworzenia wspaniałej ziemi kompostowej. Jest to podejście zero waste, pełen obieg materii w naszym ogrodzie. Uzyskanie takiej ziemi, oprócz odrobiny czasu i pracy przeznaczonej na grabienie, nie kosztuje nas nic, a dać może naszemu ogrodowi złoto ogrodnika, czyli kompost. W tym miejscu zapraszam Was do obejrzenia filmu Jak założyć pryzmę kompostową. Link zamieszczam w opisie filmu. Kolejny świetny sposób wykorzystania liści to zrobienie lekkiej, bulchnej, próchnicznej ziemi liściowej. Można ją dodać do sadzonych roślin, można w niej zrobić rozsady, czy wypełnić donice podczas sadzenia np. roślin jednorocznych. Zrobimy ją na dwa sposoby. Pierwszy. Do wolnej komory kompostowej wsypujemy wszystkie liście, jakie mamy. Liście drzew owocowych, krzewów ozdobnych, dębów, liście z orzecha włoskiego. To nieprawda, że są szkodliwe i źle wpływają na rośliny. Którzy zbadali, że zawarte w liściach tych roślin garbniki utleniają się pod wpływem rozkładu i stają się neutralne.
Jeśli martwi Was, że liście mogą być za duże lub za twarde, możecie przejechać po nich kosiarką i rozdrobnić je na mniejsze kawałki. Poza tym mieszamy tutaj różne liście o różnej budowie i twardości. Ja do pryzmy kompostowej dodaję nawiewane liście dębów i orzechów włoskich. Po roku idealnie się przekompostowują. Jeśli nie mamy wolnej komory kompostowej, możemy wyznaczyć taką tymczasową strefę z wbitych w ziemię czterech palików oraz siatki o małych oczkach. Po zapełnieniu takiej przestrzeni liście warto zwilżyć, a żeby wiatr ich nie rozwiał na wierzchu, położyć wilgotny karton. Drugi sposób na zrobienie ziemi liściowej to nasypanie liści do worka na śmieci. Podobnie jak wcześniej, warto je zwilżyć. Zamykamy worek i robimy w nim kilka otworów, na przykład przekuwając widłami. Worek odkładamy na przykład obok kompostownika i zapominamy o nim. Przy udziale bakterii, grzybów oraz owadów zadzieje się magia i za rok otrzymamy świetną ziemię. Kolejny sposób to po prostu ściółkowanie rabat czy zagonów w warzywniku. Jeśli planujecie dodać warstwę kompostu, to wcześniej rozłóżcie liście, które przykryjecie warstwą ziemi. Liście utworzą dodatkową warstwę próchnicy. Oczywiście liście możecie rozłożyć na powierzchni gleby, w warzywniku czy w szklarni. Ważne, żeby okryć ziemię przed zimą, by nie pozostawić jej bez zabezpieczenia. Liście są idealne, bo zachowują wilgoć, ciepło ziemi na dłużej, a rozkładając się będą nawozem dla roślin. Jeśli nie chcecie rozkładać liści na powierzchni, możecie je przekopać. Wykopcie otwór, do którego wsypiecie liście i zasypiecie to ziemią z wykopu. Polecam Wam to zrobić w miejscu, gdzie planujecie posadzić w przyszłym roku rośliny dyniowate, pomidory, papryki lub dalie czy paciorzeczniki. Ich korzenie uwielbiają rozwijać się w próchniejących szczątkach liści. Ja zrobiłem kilkuwarstwowe wały permakulturowe, zbudowane z kompostu, skoszonej trawy, opadłych liści, które na koniec przykryłem ponownie warstwą ziemi z kretowisk oraz kompostem. Posadzę tutaj ogórki, bo nie chcę likwidować pergoli. Materia przerobi się do wiosny, a w maju będzie można sadzić nowe rozsady. Opadłe liście możecie wykorzystać do wyściółkowania podwyższonej grządki, skrzyni czy okryć posadzony czosnek. Ja wysypałem warstwę liści w skrzyni, w której uprawiam rukolę i sałaty do zimowego zbioru. Oprócz tego możecie rozłożyć warstwę liści na powierzchni donic, jeśli sadziliście lasagne cebulowe. To będzie idealna dodatkowa ochrona cebulek kwiatowych przed mrozem. Liśćmi warto ochronić wrażliwe rośliny ozdobne, usypując wokół nich kopczyk. Zwłaszcza dobrze jest to zrobić wokół świeżo posadzonych, młodych roślin, by ochronić ich delikatny, jeszcze słabo rozwinięty system korzeniowy.